czym żyje szkoła? Jak wspierać wszystkich uczniów i uczennice? Jak budować dobre relacje w szkole? Jak być uważnym na swoje potrzeby? Jak pracować łatwiej i skuteczniej? Dołącz do Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wspólnie tworzymy szkoły możliwości. Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich witam na dzisiejszym webinarium, które jest poświęcone 10. jubileuszowej edycji akcji Noc Bibliotek. Ja nazywam się Agnieszka Koszowska, pracuję w FRSI, a naszą ekspertką dzisiaj jest Katarzyna Sołtan-Młodorzeniec, krajowa koordynatorka akcji Noc Bibliotek. Kasiu, bardzo proszę, włącz mikrofon, kamerę i pokaż się. Jest z nami też jeszcze Radosław Przybyłek z firmy Platon, mecenasa akcji Noc Bibliotek. Panie Radosławie, też proszę o pokazanie się, przywitanie. Dzień dobry Państwu, ja tutaj będę tylko bacznym obserwatorem, jak pani ekspertka Katarzyna Sołtan-Młodorzeniec będzie przedstawiała swoją wiedzę. Cieszę się, że tutaj są Państwo na tym webinarze. Wierzę, że ten webinar pomoże Państwu zorganizować lepiej tą Noc Bibliotek. No i my jako Platon, mecenas akcji, jesteśmy tutaj. Przed nami 10. jubileuszowa edycja Nocy Bibliotek. Bardzo jesteśmy ciekawe, w ilu edycjach Nocy Bibliotek brały udział w Wasze biblioteki. Dla kogo jest to pierwsza Noc Bibliotek? Dla kogo będzie to 10. Noc Bibliotek? Czyli które biblioteki brały udział we wszystkich edycjach? Udostępniam wyniki. Chyba już widać. Kasiu, bardzo proszę, zobacz, tak. Co chciałabyś skomentować. Ojej, to jest imponujące, że są z nami biblioteki, które wzięły udział we wszystkich edycjach. To jest coś niesamowitego. No, my mamy takie poczucie, że po prostu bez Państwa nic by się nie wydarzyło, prawda? Nic by się nie udało. My byśmy inspirowali, my byśmy wymyślali tematy, hasła, gości, webinary, warsztaty, ale nic by nie było, gdyby nie wasza kreatywność i wasza aktywność przede wszystkim i to, że od pierwszej edycji nie tak wiele bibliotek nie bało się tej nocnej pory, prawda, organizacji jednak wydarzenia, które no, jest wymagające, nie da się ukryć, a już szczególnie w wersji z nocowanką, która jest oczywiście nasza ukochana, ulubiona. Także bardzo Państwu gratuluję i dziękuję. Strasznie się cieszę, że aż 16 bibliotek, 10% brało udział we wszystkich edycjach. To jest naprawdę imponujący wynik, bo proszę Państwa, pierwsza edycja to było około 600 bibliotek, absolutne szaleństwo, wszyscy byliśmy wolontariuszami, chyba był mniej więcej miesiąc na przygotowanie tego i do tej pory, prawdę mówiąc, mamy niewiele materiałów z tej pierwszej edycji, bo strona też była jakoś tak chałupniczo zupełnie uruchamiana, natomiast no cudownie, że są z nami też osoby i biblioteki, które też w tym szaleństwie od początku postanowiły uczestniczyć. Świetnie, że aż 45% to są biblioteki z kolei, które mają doświadczenie w organizacji nocy, natomiast no, zdarzały się pewnie edycje, kiedy z jakichś względów nie mogły wziąć udziału albo po prostu dowiedziały się o naszej akcji już z czasem. Pierwsza edycja, przypominam, była w 2015 roku, to był wtedy jeszcze maj, to było wydarzenie bardzo blisko Nocy Muzeów i już wtedy zbieraliśmy takie głosy, że no świetnie, bo jest plener, bo można coś zrobić właśnie wokół biblioteki, też jakieś gry miejskie i tak dalej, ale no, równocześnie olbrzymia konkurencja innych wydarzeń. I też no, troszeczkę takie też medialnie trudniejsze, bo właśnie mylenie trochę z Nocą Muzeów, ale to już są w ogóle dosyć takie trudne do przebicia się sprawy. Natomiast to jest bardzo istotne, że właśnie mamy takie poczucie, że część z Państwa, nawet jeśli są jakieś właśnie takie względy, że no, nie możecie być z nami co roku, to pamiętacie o nocy, jak tylko się da, to wtedy uczestniczycie. To jest po prostu genialne. No i oczywiście najserdeczniej witam biblioteki, które są zupełnie nowe, które się zainteresowały naszą akcją, które są otwarte na dodatkowe działania w bibliotekach i chcą z nami coś wspólnie zrobić, z nami, a przede wszystkim z innymi bibliotekami, bo jest już teraz
praktycznie 1300 bibliotek, bo część czeka jeszcze w takiej naszej technicznej kolejce. Także no myślę, że ta taka wspaniała energia w tym roku, wyjątkowo świetlista, złoto-żółta, tutaj się buduje, prawda, z tej naszej wspólnoty. Także mapa zawsze wygląda imponująco, ale też po prostu to coś, co wynika z tej mapy, prawda, że się łączymy w działaniach, że się wspieramy, że wymieniamy się doświadczeniami. To są rzeczy, które są absolutnie bezcenne, i tylko dzięki temu nasza akcja może się rozwijać, chociaż rzeczywiście warunki są różne i przeżyliśmy pandemię i teraz wiemy też, że ta jesień bywa trudna z różnych powodów, na przykład dla bibliotek uczelnianych jest bardzo trudny ten nowy termin, ale mimo to no, walczycie Państwo wspólnie z nami i się, mam wielkie poczucie, rozwijamy. Także bardzo dziękuję za te głosy i za, no też cieszy mnie bardzo ten wynik. I teraz już przejdę do merytoryki, bo niestety no, czas mamy ograniczony i przede wszystkim to już 10. noc bibliotek. W tym roku hasło miało być takie bardzo otwierające, nieograniczające też tematycznie. No, w naturalny sposób noc, moc, gra słów tutaj zadziałała, bo no, myślimy, że jak już 10 razy się coś takiego wyjątkowego dzieje, co ogarnia całą Polskę, a nawet systematycznie kilka bibliotek z zagranicy, nie tylko polskich, o dziwo, to jest moc. To nie da się ukryć, że to jest moc. Także to hasło, jeśli kiedy, jak nie teraz, i myślę, że idealnie pasuje do tej naszej jubileuszowej, skromny jubileusz, ale jednak edycji. Teraz tak, jeśli chodzi o partnerów, to oczywiście jest to bardzo duże grono, które się też co roku trochę zmienia, rozszerza. Natomiast jest taki stały skład, który jest od początku albo jest prawie zawsze, no i przede wszystkim, no oczywiście fundacja, którą ja reprezentuję, czyli Centrum Edukacji Obywatelskiej, gdzie ten pomysł się narodził, gdzie od początku jakby no wymyśliliśmy to, rozwijamy i poszerzamy to grono współpartnerów, współorganizatorów tego wydarzenia. Jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które od jakiegoś czasu nas finansowo wspiera i to nas oczywiście bardzo cieszy, bo dzięki temu możemy też no, jakoś dla Państwa wsparcie jakieś oferować, takie też konkretne. Biblioteka Narodowa jest od początku naszym patronem honorowym i bardzo to cenimy. Narodowe Centrum Kultury też od kilku lat systematycznie jakby dołącza i uważa, że to jest jak najbardziej działanie zgodne z ich misją. No i najważniejsze może współorganizatorzy, czyli Fundacja ABC21, Cała Polska Czyta Dzieciom, która nas tutaj też od początku bardzo wsparła, jeśli chodzi o kontakt, po prostu kontakt z klubami czytelniczymi, z bibliotekami, bo to jest bardzo gęsta sieć. Zasługi tej fundacji są nieocenione i proszę Państwa, 25-lecie w tym roku, to jest niesamowite. FRSI czy też ma jakiś okrągły jubileusz, czy jeszcze nie? W każdym razie Cała Polska Czyta Dzieciom 25 lat, CEO, moja fundacja, w której pracuję, 30 lat, a nasza Noc Bibliotek 10 lat, więc po prostu naprawdę trwamy, proszę Państwa, twórczo trwamy, także bardzo mnie to cieszy. No i Platon, który dołączył do nas kilka lat temu, właśnie się nie mogliśmy doliczyć z panem Radosławem, ale no na pewno to jest minimum 5 lat, a może nawet 7, kiedy Platon wspiera nas w wysyłkach, wspiera nas w działaniach i bardzo jesteśmy za to mu wdzięczni. Jeśli chodzi o datę, to chyba wszyscy Państwo ją znacie. To jest, jeszcze wrócę, to jest 11 października, nietypowo w tym roku. Prawdę mówiąc, odpowiedzieliśmy na Państwa potrzeby. Eksperymentowaliśmy z tymi terminami, prawda, bo najpierw to był maj, potem to był czerwiec. Później uznaliśmy, że jesień w jakiś sposób bardziej sprzyja takiemu trochę wyciszeniu w bibliotece, czasowi wolnemu po południu, że to jest też taki trochę czas, dłuższe wieczory, czas na książki, że spróbujemy z takim terminem. No i w dodatku jeszcze sprawdziliśmy, że właśnie jest to międzynarodowy miesiąc, październik, jest to międzynarodowy miesiąc bibliotek szkolnych, na których nam oczywiście bardzo zależy, no bo to są zazwyczaj te miejsca, które powinny być taką naturalnym takim mostem potem do biblioteki publicznej, a nie, że kończymy szkołę i przestajemy wypożyczać, przestajemy czytać, co niestety to zjawisko występuje.
O, tutaj pan Radosław z Platona nam już podsumował. Platon skończy za rok 30 lat, czyli będzie kolejny jubileusz, a z nocą siódmy raz. Wspaniały wynik. Bardzo dziękujemy. Także jeśli chodzi o termin, to mamy kolejny eksperyment. Właśnie, piątek, tutaj już ktoś komentuje na czacie, że sobota byłaby lepsza. No, ewidentnie wyszło nam z ankiety, którą przeprowadzaliśmy w ubiegłym roku, bardzo konkretnej, z bardzo konkretnym pytaniem, czy 70% bibliotek, które wypełniło tę ankietę, było za przeniesieniem terminu dnia na piątek. No i postanowiliśmy spróbować, zobaczymy jak to wypali w tym roku. Na pewno ze względów organizacyjnych jest to łatwiejsze dla bibliotek szkolnych, nie da się ukryć, no bo często dzieci są dowożone, prawda, z jakiegoś większego terenu i sam fakt otwarcia biblioteki, przepraszam, szkoły po prostu w weekend bywa bardzo trudny organizacyjnie. No i też nie ukrywajmy, no państwo jako, prawda, pracownicy bibliotek, no musieliście po prostu poświęcać weekend, swój wolny czas, bo cała sobota i nie mówiąc o niedzieli. Natomiast zobaczymy. No, my jesteśmy eksperymentatorami w bardzo szerokim znaczeniu. Nie przywiązujemy się do jakichś rozwiązań bardzo sztywno. Spróbujmy. Bardzo chcieliśmy się otworzyć na Państwa potrzeby i spróbować z tym piątkiem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, mamy nadzieję, że przede wszystkim no, w naturalny sposób jakby biblioteki szkolne, które robiły to często właśnie albo w piątek, albo w poniedziałek, zazwyczaj w piątek, no to jakby teraz będą z nami w tym terminie, a jeśli chodzi o biblioteki publiczne, które z jakichś względów organizacyjnych wolą mieć całą sobotę na przygotowania, no to jakby też my tutaj nie oporujemy. Wiadomo, że cudownie jest, jakbyśmy byli wszyscy naraz, szczególnie, że transmitujemy inaugurację i organizujemy ją dla Państwa, starając się zaprosić takich gości, żeby to też było atrakcyjne dla czytelników i żebyście Państwo mieli ochotę wyświetlić to na ścianie w bibliotece i połączyć się z nami. Natomiast jeśli biblioteka zgłaszała nam, czy nawet nie zgłaszała, a czuje i deklaruje w zgłoszeniu, że tym oficjalnym, że chce zrobić w sobotę, to my oczywiście to akceptujemy, to są bardzo bliskie terminy i od razu powiem, że jeśli chodzi o film, bo tutaj dużo pytań pojawia się związanych z filmem, zaraz będę mówić oczywiście o filmie, to my oczywiście jakby uwzględniamy to i prawa do filmu zostały kupione na okres od 10 do 20 października, czyli to jest aż 10 dni, nie tydzień, i obejmuje już czwartek i kilka dni po nocy. Także tutaj nie ma ograniczeń, jeśli noc będzie w sobotę, a nawet można przecież rozszerzyć grupę odbiorców, osób zaproszonych na seans o kolejne klasy czy osoby. Tak, przechodzę dalej już bardzo konkretnie, żeby tutaj się wyrobić z czasem. Moc bibliotek. No oczywiście to bardzo szerokie hasło i może pokazywać siłę bibliotek, siłę państwa, państwa zasoby, ale też moc, czyli wiele, prawda, bardzo dużo. Natomiast jest takie inne jeszcze znaczenie, jakby tutaj bardzo świadomie przez nas podbijane, jakoś eksponowane, czyli co tak naprawdę, jakie działanie ma największą skuteczność, jeśli chodzi o niwelowanie różnic i nierówności społecznych. Mamy dwoje dzieci, które wychowały się w zupełnie innych środowiskach, miały ten kapitał duży, społeczny, kulturalny i materialny, a inne nie. I co jest takiego, zgodnie z badaniami, co najlepiej wprowadzić, jaką interwencję, jakie działanie, żeby te różnice między dwojgiem dzieci o innym zupełnie starcie jak najszybciej i jak najskuteczniej zniwelować. No i badania jednoznacznie wskazują, że to jest czytanie. To jest czytanie, to jest po prostu kontakt z żywym słowem, kontakt z literaturą. Oczywiście na początku za pośrednictwem świadomego dorosłego, ale nie musi to być rodzic, może to być właśnie wspaniała, mająca czas i uważna na czytelniczki i czytelników, tych najmłodszych pani w bibliotece. Dlatego dla nas tą główną mocą bibliotek jest właśnie czytanie. Po prostu. Wobec wielu atrakcji, olbrzymiej konkurencji, jaką w świecie kultury, rozrywki mają teraz książki, nie możemy zapominać o tym, że żadne badania nie pokazują, żeby granie czy inne aktywności miały taką niesamowitą moc. Po prostu nie. To jest właśnie ta wyjątkowa moc, czytanie i
promujmy to i pamiętajmy o tym, eksponujmy to i bądźmy z tego dumni. I teraz mam właśnie taką małą transformację hasła, która nas, tak ją poprowadziliśmy w ten sposób, że noc bibliotek, noc czytania, moc czytania, moc bibliotek. I to jest właśnie to, o co nam chodzi, prawda? Bo moc czytania, wiadomo, że mnóstwo tych działań czytelniczych, które dzieją się w nocy, natomiast te zasoby, ta siła oddziaływania plus no, ta nasza wspaniała, imponująca, wzruszająca wręcz skala, no to jest coś, co jest naszą naprawdę supermocą i bardzo Państwu za to dziękujemy. To jest mapa z dziś, a właściwie nawet wczoraj, przepraszam, z wczorajszego wieczora. No widać, że już się złoci, się świeci, natomiast no, 1300 bibliotek jest już w naszych zasobach, nie wszystkie jeszcze są tam oficjalnie zaakceptowane, bo jak Państwo wiecie najlepiej, to dodawanie do bazy uczestników projektów CEO czy programów, w tym do bazy bibliotek troszkę trwa, od kiedy scentralizowaliśmy tę bazę. Mamy nadzieję, że duża część z bibliotek już po prostu odnalazła się po ubiegłorocznej edycji w tej bazie, ale gdyby tak nie było, to oczywiście prosimy o cierpliwość, prosimy o maile, prosimy o rejestrację. Też bardzo bym chciała, żebyście Państwo też w razie czego dali znać, jak to z Waszego punktu widzenia wygląda, bo no, ta wielka rewolucja techniczna, którą przeprowadziliśmy, czyli scalenie tych baz i połączenie aktywności w ramach Nocy Bibliotek z innymi projektami, programami CEO, żebyście Państwo mogli w bardzo prosty sposób do nich dołączać, jest niezwykle no, wymagające technicznie, prawdę mówiąc, bo mamy ograniczony zespół wsparcia technicznego, ale on cały czas działa, cały czas pracuje i bardzo dziękuję za Państwa cierpliwość i mamy nadzieję, że już wszyscy, którzy chcieli dołączyć, dołączyli albo za chwilę dołączą. I nie będzie tutaj jakby problemu z tym, że kogoś nie będzie na mapie czy na liście z tego powodu, że nie był obecny w bazie czy w poprzedniej czy jeszcze poprzedniej edycji, kiedy ta baza już zaczęła być nasycona bibliotekami. To mapa, tak jak mówię, ona żyje i się zmienia, ale już jest imponująca. No cóż, to jest Ogólnopolska Noc Bibliotek. Jest z nami część bibliotek, które nie brały udziału, więc króciutko, ale jednak powiem, takie bardzo podstawowe informacje o samym wydarzeniu. No, tak jak właściwie już wiele o tym powiedziałam, Noc Bibliotek powstała w 2015 roku, wtedy była w takiej bardzo malutkiej skali, dosyć spontanicznie zorganizowana, natomiast już wtedy wiedzieliśmy, że właśnie ma potencjał i czytając relacje, obserwując to, co się dzieje w bibliotekach, widząc Państwa kreatywność i odpowiedź na to pierwsze hasło, które brzmiało groza nie czytać i wcale nie były to tylko kryminały, były po prostu oczywiście no, wątki mordercze, ale też bardzo z dużym przymrużeniem oka. Naprawdę było to fantastyczne i pokazało niesamowicie niekonwencjonalne podejście do promocji czytelnictwa, do promocji czytania, promocji bibliotek i po prostu nie można było tego nie kontynuować. No, tak jak tutaj widzą Państwo na slajdzie, no, to jest jakby coś, co nas wyróżnia, prawda? Ten dosyć niekonwencjonalny sposób promocji działań bibliotek. Ja tutaj dziękuję za te wspomnienia, bo widzę, że tutaj na czacie dzielicie się Państwo właśnie tymi swoimi początkami, to jest cudowne. Bardzo o to poprosimy, jest to dla nas bardzo cenne. Generalnie chodziło nam o to, żeby po prostu pokazać inny obraz bibliotek, odczarować stereotypy. Teraz to już chyba wydaje mi się, że po tych latach i po tym, jak niesamowicie biblioteki funkcjonują, jak są niesamowicie progresywnymi, otwartymi miejscami, że naprawdę niewielu osobom już trzeba łamać te stereotypy w ich głowach, ale jednak nie ustajemy w tym i nasza akcja jest wyjątkowa w tym wypadku, bo naprawdę wtedy się dzieje bardzo dużo niekonwencjonalnych rzeczy. Tak, jeśli chodzi o samą ideę, no to tak jak powiedziałam i Państwo w większości o tym doskonale wiecie, co roku jest inne hasło, czyli jest troszeczkę inny temat, ale zawsze jest bardzo otwarty i szeroki, no w tym roku wyjątkowo, już tutaj zupełnie nie ma jakby jakiegoś takiego jednego wątku, ale chodzi tu właśnie o to, żeby pokazać wielość wątków, wielość skali i wielość pomysłów, natomiast no też siła oczywiście oddziaływania, natomiast bardzo nam zależy, żeby te podstawowe rzeczy były zawsze widoczne, czyli to, że biblioteki nie są miejscami jakimiś przestarzałymi, tylko wręcz przeciwnie, niesamowicie progresywnymi. Państwo jako pracownicy bibliotek jesteście po prostu, uczycie się najwięcej, najszybciej,
ucząc potem za chwilę innych i ich wspierając, prawda? Bo to otwarcie na potrzeby użytkowników, to ta wiedza, ta weryfikacja źródeł, służenie po prostu z natury jakby wsparciem jest czymś niesamowitym. Poza tym szeroka sieć bibliotek w Polsce, czyli bliskość, dostępność, coś, czego właściwie nie ma żadna inna instytucja kultury. No, jest instytucja edukacyjna, szkoła, przedszkole i biblioteka, no, biblioteka publiczna. To jest naprawdę niesamowity potencjał w tej bliskości, w tym, że każdy ma bibliotekę za rogiem, że to jest no, miejsce, które jakby z założenia jest otwarte, przyjazne, bliskie i ma łączyć, dawać pole do propozycji własnych, pomysłów na działania i do tego jeszcze tak niesamowicie pasujące do tej rzeczywistości, z którą się coraz silniej mierzymy, czyli do zmian klimatu, czyli po prostu idea wymiany, idea pożyczania, nie nabywania, nie gromadzenia. Oczywiście cudownie jest mieć póły z książkami w domu i myślę, że każdy z nas je ma. Natomiast samo takie podejście, że z natury jakby chcemy się dzielić, prawda? Pożyczać, dzielić się, tu zresztą będę dłużej troszkę rozwijała temat tej naszej podakcji, takiej małej, która w tym roku mamy nadzieję, że bardzo się rozwinie, czyli dzielenia się książkami, czyli przynoszenia przeczytanych książek do bibliotek, ale takich, na które Państwo czekacie, czyli książek, które są nowościami, które są poszukiwane, lektur szkolnych, nie po prostu pozbywania się jakichś nieaktualnych staroci, tylko rzeczywiście dzielenia się tym, co uważamy za warte podzielenia się. To jest wspaniałe w idei bibliotek, które zresztą są też często już nie tylko wypożyczalniami książek, prawda, ale też wypożyczalniami innych rzeczy, takimi bankami i bankami wiedzy i wręcz no, takimi bibliotekami do wypożyczania różnych rzeczy, które mogą służyć sąsiedzko. To jest świetne, no już nie mówię o wymianie umiejętności, bo to jest absolutnie naturalne, że w bibliotekach spotykamy się na różnych warsztatach powiązanych częściowo z książkami, ale niekoniecznie, gdzie możemy się dzielić po prostu swoją wiedzą, umiejętnościami. To jest naturalne miejsce do tego. Tak. Główną ideą tegorocznego wydarzenia no jest właśnie ta moc kulturowa, społeczna, ekologiczna i skuteczna zachęta do korzystania z nich. No to jest coś uniwersalnego, bo o to nam chodzi, żeby przez moc bibliotek zachęcać osoby, takie oczywiście, które są na co dzień, które nas jeszcze wesprą jako wolontariusze w działaniach, natomiast no, noc, tak wynika z naszych obserwacji, jest takim wydarzeniem, które przyciąga sporo osób, które nie uczęszczają na co dzień do bibliotek, raczej takich trochę ciekawskich, nocna pora, jakieś atrakcyjne działania, zabawne hasło, śmieszne filmiki i to wszystko sprawia, że do bibliotek przychodzą osoby, które no, nie mają takiego zwyczaju na co dzień i bardzo chcemy to wykorzystać, ponieważ jest bardzo dużo wspaniałych działań promujących czytanie, promujących czytelnictwo w Polsce, natomiast często one właśnie mają taki charakter trochę przekonywania przekonanych, prawda, festiwale literackie, genialne spotkania z autorami. Do nas przychodzą osoby, które czytają w internecie, czytają w bibliotece, wypożyczają z bibliotek, kupują i tak dalej. I to jest to grono, które jakby tutaj jest na wszystkich polach czytelniczych aktywne, a my tutaj w nocy mamy też taką dodatkową grupę. No i oczywiście dzieci, dla których nocowanki w bibliotece, czy właśnie te pokazy filmowe, czy inne atrakcje warsztatowe, spacerowe, wycieczkowe i tak dalej, są niesamowicie atrakcyjne i sprawiają, że biblioteka zaczyna im się kojarzyć z czymś zupełnie niestandardowym, z czymś rozrywkowym i zarazem bardzo atrakcyjnym. Tak, jeśli chodzi o to, jakie biblioteki mile widzimy w akcji, no to oczywiście absolutnie wszystkie. No, mniej więcej to wygląda tak, że jest 1/3 bibliotek szkolnych. Kolejne to oczywiście w większości to są biblioteki publiczne, ale też są rozmaite instytucje, organizacje, coraz więcej jest takich bibliotek. Nawet co roku nam się zdarza, że jakieś takie biblioteki oddolnie zakładane, czyli tak zwane społeczne, zakładane gdzieś, nie wiem, w jakichś ogrodach społecznościowych, na działkach albo po prostu w dzielnicach, czy w okolicach, gdzie nie ma takiej dostępnej biblioteki publicznej, chętnie dołączają i to jest dla nas też świetne, no bo to jest taka naturalna potrzeba, prawda, żeby taki regał z książkami do wspólnego korzystania otwierać i coś w ramach tego jeszcze robić. Nie tylko się nimi wymieniać, ale też aktywnie zachęcać do ich czytania. To jest wspaniałe.
Tak, tu już wspominałam o tym, więc będę się streszczać, bo czas leci, więc wiadomo, październik, Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych, no tu nam bardzo zależy, że ponieważ to się tak dosyć dobrze składa, że wrzesień taki organizacyjny, wiadomo, podręczniki i tak dalej jest szybko mija, a październik już jest takim momentem, że właśnie biblioteka może tak naprawdę się przywitać z uczniami po wakacjach i powiedzieć, hej, pamiętajcie, że jesteśmy tutaj, jesteśmy dla was, jesteśmy otwarci, jesteśmy miejscem wytchnienia, jesteśmy miejscem odpoczynku, ale jesteśmy miejscem też, do którego możecie przyjść, po prostu pogadać, bo często właśnie pani bibliotekarka jest tą osobą jedyną, która nie będzie może pospieszać i pędzić, tylko będzie w stanie skupić się na tym konkretnym młodym człowieku i odpowiedzieć na jego trudny czas czy potrzeby, podsunąć odpowiednią lekturę delikatnie. Więc no to na tym nam bardzo zależy, żeby właśnie Noc Bibliotek była takim wspaniałym otwarciem, takim początkiem takiej stałej jakby przyjaźni z uczniów i uczennic z biblioteką szkolną. Tak, zgłoszenia, no to większość z Państwa wie, ale jeszcze tutaj są też nowe biblioteki, czyli same zgłoszenia trwają do samej nocy, czyli do 11 października w tym roku. I oczywiście paczki dotyczą niestety tylko części bibliotek. Tutaj dużo jest pytań o to, one oczywiście są przygotowywane i za chwilę będą wysyłane, także jak najbardziej są. I będą. O to się proszę nie obawiać. No niestety one mają ograniczoną ilość i ograniczoną liczbę i w związku z tym no, 1000 pierwszych bibliotek tylko je dostanie. Tutaj właśnie przy dużym wsparciu Platona będziemy je za chwilę wysyłać. Natomiast pozostałe biblioteki, które nie są w tym tysiącu, nie znalazły się w tym tysiącu, dostają wszelkie inne wsparcie, czyli wszelkie materiały, które powstały graficzne czy edukacyjne, są publikowane na stronie. Oprócz tego, będę zaraz mówiła bardziej szczegółowo, co roku staramy się stworzyć jakieś takie narzędzie internetowe, które będzie tutaj merytorycznym wsparciem i w tym roku to jest gra online, flirt online pierwszy raz, bo tutaj część z Państwa pewnie kojarzy takie flirty literackie z cytatów, które zdarzyło nam się kilkakrotnie wydrukować. Teraz niestety ze względów budżetowych, finansowych nie jesteśmy w stanie tego drukować w papierze, ale właśnie zrobiliśmy taki generator flirtów online, które mamy nadzieję, że spełnią doskonale swoją rolę, bo można się nimi też łatwo wymieniać w mediach społecznościowych. No zobaczymy, będzie to pierwsza edycja z takim flirtem i eksperymentalna, ale mam nadzieję, że to się rozkręci. Także, no i oczywiście film też dostają wszystkie biblioteki, które są zarejestrowane oficjalnie, bo my opłacamy ZAIKS, opłacamy dystrybutora, także to wszystko jest załatwione legalnie i można robić publiczne pokazy w ramach udziału Biblioteki w Nocy Bibliotek bez ograniczeń tutaj do samej nocy, tylko właśnie dłużej. I nie ma ograniczenia w liczbie. Tak, jeśli chodzi o samą stronę, no to większość z Państwa na pewno ją doskonale zna, natomiast tu przypomnę, że tam jest taka interaktywna mapa i sam jakby formularz rejestracyjny w tym roku jest dosyć wymagający, bo tam pytamy o różne rzeczy, o współpracę ze społecznością lokalną, o wsparcie wolontariatu, o diagnozę lokalną, jak Państwo badacie, gdzie jesteście i z kim pracujecie. Oczywiście to nie są pytania obowiązkowe, natomiast jeśli ktoś znajduje czas i sporo bibliotek znajduje ten czas, to jest dla nas bardzo cenna wiedza na kolejne edycje i też po to po prostu, żeby poznać Państwa potrzeby i Państwa rzeczywistość, Państwa realia. Natomiast oprócz tego każda biblioteka zgłoszona do nocy ma taką swoją wizytówkę, tak? Czyli jakby nie jest tylko punktem na mapie, ale też może tam wrzucić zdjęcia, krótko o sobie napisać. I to jest bardzo ważne i cenne właśnie, żeby się jakoś tam przedstawić, żeby osoba, która lokalizuje się na tej mapie i sprawdza, co w najbliższej okolicy się dzieje, mogła też poczytać coś więcej niż tylko sprawdzić, jaki autor będzie u Państwa, albo czy będzie maraton czytania, czy inna atrakcja. Bardzo zachęcam do tego, żeby te opisy uatrakcyjniać, aktualizować. No i oczywiście plany wydarzeń to jasna sprawa, bo one są potem no, takim programem, który sprawia, że osoby do Państwa docierają. Także tutaj bardzo ważne, żeby uzupełniać ten plan wydarzeń i go aktualizować do ostatniej chwili.
Tak, o tym właśnie tutaj jest mowa. Myślę, że ta rejestracja już technicznie przebiega dobrze, tylko właśnie problem jedyny jest, czy raczej właśnie Szkoła Cierpliwości, jeśli biblioteki jeszcze nie ma w naszej bazie, czyli nie brała udziału w tej poprzedniej, ani poprzedniej jeszcze edycji, no i musi wtedy poczekać na takie oficjalne dodanie przez nasze narzędzia internetowe do bazy, co zazwyczaj trwało wcześniej bardzo szybko, krótko, natomiast teraz jak już jest bardzo dużo tak nagle, no to znaczy nie nagle, ale zmasowanych zgłoszeń, no to niestety trzeba poczekać, ale na pewno wszyscy będą dodani. Tak, na stronie mamy taki nowy materiał, który bardzo polecam, po wejściu na o akcji po prostu w menu górnym strony. Jest taki króciutki, bardzo skondensowany przewodniczek po nocy bibliotek, o co w tym chodzi, właśnie przede wszystkim to jest dla nowych bibliotek, o co w tym chodzi, kto może tutaj się zgłosić, jak to działa i tak dalej. Bardzo to polecam, tak jak mówię, na stronie głównej po kliknięciu na pierwszy punkt w menu, czyli o akcji. No i teraz sam już przechodzę do merytoryki, bo czas niesamowicie pędzi, czyli pomysły na działania. No to jest coś, czego jakby kompletnie tutaj ani państwa, ani nam nigdy nie brakuje. Niestety czasu brakuje i zasobów takich osobowych, natomiast no, półka z pomysłami nam niesamowicie puchnie, się rozrasta. To już jest po prostu wielki regał od sufitu do podłogi, a nie żadna półka. Jest tam mnóstwo scenariuszy, warsztatów, konkretnych gier, materiałów, które są w większości niesamowicie uniwersalne i pasują absolutnie do wszystkich edycji i można je spokojnie wykorzystywać. No, często są związane choćby z nocną porą, czyli zawsze aktualne są wszelkie takie kryminalne, detektywistyczne wątki, prawda? To jest naturalne, ale też właśnie z wypożyczaniem, z klimatem i tak dalej. No ale coroczne hasło jakby tutaj sprawia, że rozbudowujemy tę półkę w określony sposób. No i w tym roku wyjątkowo dużo nam się udało przeprowadzić takich spotkań z państwem właśnie w formie głównie webinarów, takich bardzo merytorycznych. Mamy nadzieję, że państwo z nich skorzystaliście, a jeśli nie, to one oczywiście są dostępne na stronie. Właśnie to są te zakładki w mocnej tak zwanej półce, bo ona jest podzielona właśnie na tematy poszczególnych edycji. No i jest też, są oczywiście też takie regały, gdzie są bardzo takie ogólne, pasujące do wszystkich edycji tematy. Natomiast co się może dziać? No to państwo wiecie najlepiej, ale jakby tak już podsumowując, no to wiadomo, nocowanki, zawsze bardzo je polecamy, są niezapomniane, wymagające, ale niezwykle pożądane i niezapomniane. Gry i zabawy literackie, no to właśnie między innymi nasz Flirt, który w tym roku jest wyjątkowo właśnie online'owy i mamy nadzieję, że to już będzie ta nasza przyszłość. Ewentualnie jak kiedyś będziemy mieć jakieś wspaniałe zasoby finansowe większe, to wtedy spróbujemy wydrukować też efekty tego flirtu online. Natomiast są też inne gry i zabawy literackie łącznie z grami planszowymi. Oczywiście poprzednie edycje flirtu w tym roku bardzo polecamy flirt z Markiem Chłaską, który był naszym takim nieoficjalnym wtedy patronem roku w 85. rocznicę urodzin. I mamy ten flirt na stronie do pobrania, ale też zakładam, że część bibliotek, która jest z nami w każdej edycji, ma go po prostu u siebie. I fantastycznie można go wykorzystać w tym roku, który jest rokiem Marka Chłaski między innymi. No oczywiście wystawy to jest też coś, świetna okazja do tego, żeby pokazać coś, czego na co dzień nie oglądamy. Spotkania autorskie, zwiedzanie magazynów, pokazy filmowe, tu znowu my państwa staramy się wesprzeć. Koncerty, no było i wspólne śpiewanie, w tym roku będzie koncert ze wspaniałymi literackimi tekstami od sonetów Szekspira po Poświatowską w wykonaniu niekwestionowanej gwiazdy, czyli Stanisława Sojki. Warsztaty międzypokoleniowe to zawsze wspaniale, jak uczymy seniorów z juniorami szczególnie, ale nie tylko, młodzież też z seniorami i właściwie wszystkie grupy mogą się spotkać w bibliotece. Maratony czytania to jest zawsze świetne i też można to jakoś próbować właśnie łączyć online'owo. Ostry dyżur literacki, treningi z książkami, coś co świetnie zadziałało jako te opasłe tomy. Mamy też świetne ćwiczenia, takie na rozkręcenie, na przełamanie lodów na początek. Silent Disco między regałami, które państwo robiliście w wielu miejscach, a my robimy w tym roku pierwszy raz na inauguracji. Będą trzy gatunki literackie, trzy ścieżki dźwiękowe i obiecuję, że opublikujemy jak tylko, dosłownie prawdopodobnie jutro, opublikujemy w
naszą ścieżkę dźwiękową, żebyście mogli się tym zainspirować. No, ćwiczenia mózgu, czyli choćby czytanie do góry nogami książek, to lekarze walczący z chorobą Alzheimera mówią, że to jest rewelacyjne ćwiczenie, więc myślę, że na rozgrzewkę czemu nie. Przyspieszam zdecydowanie. No oczywiście podsumowanie jakichś innych działań społeczności to jest zawsze świetne święto, żeby w ramach Nocy Bibliotek coś pokazać, co się wcześniej działo, nie wiem, zdjęcia, film z jakichś działań, to jest zawsze fantastyczne, takie połączenie. Tu już nie pędzę, więc zapraszam po prostu na stronę, jest bardzo dużo webinarów, takich bardzo też odpowiadających na potrzeby Państwa i TikTok, który jest naszym nowym partnerem i oczywiście sztuczna inteligencja i w ogóle nowe spojrzenie, takie bardzo nowoczesne spojrzenie na dostępność, czyli z udziałem osób, których to dotyczy w pierwszej kolejności. No i bardzo inspirujący webinar właśnie o tych mocach, jak szeroko można postrzegać te moce. Jeśli chodzi o akcję Podziel się książkami, na pewno część z Państwa ją doskonale kojarzy, bo wypełniacie takie pole w formularzu zgłoszeniowym dotyczące właśnie książek, które by Wam się przydały, które są pożądane. W tym roku bardzo prosimy o to, żeby to pole wypełnić obowiązkowo, ono nie jest obowiązkowo oczywiście, ale żeby naprawdę się zastanowić, co by się przydało, ponieważ bardzo nam zależy na tym, żeby ta akcja się rozkręciła i żeby rzeczywiście do bibliotek trafiło dużo świetnych rzeczy, które już nie są czytane w domach, a mogą posłużyć innym. Także bardzo zachęcamy do tego, żeby to pole w formularzu uzupełniać. Tak, i tutaj króciutko właśnie o tym, kto się nazwa, chętnie przyjmie do księgozbioru właśnie, ale twórcy różni na TikToku będą przekazywać swoje książki, to się wszystko będzie działo już dosłownie na dniach, się zaczyna oczywiście w ramach nocy, będzie tego najwięcej. Przekazywanie książek, dzielenie się i mamy taki pomysł, żeby w związku z sytuacją wiadomo, powodziową, która dotknęła też nasze biblioteki, kilka bibliotek, które brały udział w nocy, sytuacja jest bardzo trudna, bo to są zniszczone budynki, zniszczone ogrzewanie, żeby spróbować właśnie przy tej zbiórce książek, oczywiście my tutaj będziemy mocno promować, jakie to mają być książki, że to nie ma być po prostu pozbycie się z domu czegoś, co nam zalega zupełnie, tylko po prostu książek, które polecamy, nowości, właśnie tych poszukiwanych lektur i tak dalej, żebyście Państwo te książki, których od razu wiecie, że jakby nie wprowadziliście do księgozbioru, żebyście tworzyli z nich specjalną półkę i po prostu za cegiełkę na rzecz bibliotek, które zostały zniszczone i potem, żeby te środki przekazywać. My zbieramy właśnie teraz te informacje i tworzymy taką podstronę, żeby było łatwiej to skoordynować, żebyście Państwo po prostu mogli bezpośrednio to przekazywać na potrzeby tych bibliotek, tak żeby okazać solidarność też w ramach Nocy Bibliotek, bo my się bawimy, my szalejemy, a oni tam po prostu zastanawiają się, jak przetrwać i kiedy w ogóle odzyskają szansę na prowadzenie biblioteki. Tak, tu o tym flircie już mówiłam, to jest właśnie ten generator flirtu, zapraszam na stronę, dosłownie w tym tygodniu wszystkie te rzeczy, o których mówię, będą już widoczne. Flirt jest gotowy, ale jeszcze go tam testujemy technicznie, tam będzie 5 cytatów, a nie 10, jak było w tych papierowych flirtach, natomiast fantastycznie się to właśnie udostępnia, uzupełnia, można się wymieniać i prowadzić rozmowy takie online'owe, ale oczywiście też wydrukować łatwo takie karty i wykorzystać je do gry w bibliotece podczas Nocy Bibliotek. Tak, to już skracam mocno. Skracam, to jest właśnie taka karta, łatwa do pobrania. I teraz tak, jeśli chodzi o patronów, to bardzo by nam zależało na tym właśnie, żeby wykorzystać te osoby, bo są wyjątkowo liczne, wprawdzie sami panowie, ale Marek Kłasko, Wańkowicz, Kazimierz Wierzyński, Witold Gombrowicz, Czesław Miłosz i jeszcze do tego stulecie Nobla dla Reymonta. Natomiast bardzo by nam zależało na tym, żeby przy tworzeniu tych własnych kart, tych flirtów, uwzględniać właśnie cytaty z tych autorów. Myślę, że to będzie taki niesamowity, bardzo kreatywny miszmasz, takie właśnie rozmowy Gombrowiczem, między Gombrowiczem a Kłaską. No, my już tego próbowaliśmy i naprawdę fantastycznie to wychodzi. Tak, to już mówiłam, że flirt z Kłaską już stworzyliśmy, jest wydrukowany częściowo u Państwa nawet, więc jest do pobrania i też można łatwo go wydrukować. Jeszcze tylko polecam na szybko trzy gry online, takie rozbudowane, które właśnie pandemiczne, które cały czas są na stronie, są aktualne. Jedna jest taka z kreatywnego pisania, to się musi powiedzieć, gdzie można stworzyć wspólnie historię, wybierać tam gatunki literackie, dostosowywać do tego bohaterów i fabułę i tak dalej, ale też czytanie wzmacnia, no taka właśnie idealnie pasująca do mocy, taka szukająca różnych
pozytywnych takich emocji i tego, co nam pomaga. No i klimat na czytanie, tak jak mówiłam, też no idealnie, bo po prostu biblioteka jako to fantastyczne ekomiejsce. Także te gry są jak najbardziej dostępne. Jeśli chodzi o film, to już Państwo wiecie, jaki jest tytuł, bo nie, tym razem tego nie ogłaszamy, natomiast jest to film, który zdobył Europejską Nagrodę Filmową. My tutaj dostaliśmy rekomendację właśnie, że to jest, no, 20 krajów wybrało ten film jako młodzieżowe jury, jako najlepszy film roku, więc no jest no niesamowicie poruszający, wzruszający, a do tego, bo to był nasz warunek, w czerwcu, maju-czerwcu tego roku w wydawnictwie Widnokrąg wyszła książka, polskie tłumaczenie tej historii, bo to jest prawdziwa historia, starszy brat opisuje historię swoją i młodszego brata, także do tego już wydawnictwo stworzyło scenariusz, już jest na ich stronie, zaraz będzie na naszej, także możecie Państwo też później wokół tego filmu działać. Jest to kino familijne, bardzo ciepły film, bez jakichś strasznych rzeczy. No oczywiście, jak Państwo wiecie już z tych na pewno wcześniejszych informacji, jest to historia rodzeństwa, w tym chłopca z zespołem Downa, ale historia opowiedziana w taki bardzo ciepły, wzruszający sposób. To nie jest drastyczny obraz. Także on jest rekomendowany dla dzieci 11+, i potem te dzieci rosną jakby w tym filmie. Więc myślę, że to jest kino familijne spokojnie. No może sam początek, ten moment narodzin jest może taki trudniejszy, ale myślę, że tutaj nie ma obaw, że to będzie dla młodszych dzieci jakieś za trudne. No nie jest to na pewno kreskówka, prawda? Więc tutaj to trzeba wziąć pod uwagę. Natomiast ten mały chłopczyk, no jest mały, potem rośnie, ale cały czas jest mały, więc jakby tutaj bym się nie obawiała. Tak, no tu jest opis, to wszystko macie Państwo na stronie, ja już pędzę. Omówiłam o terminach, także już tego absolutnie nie powtarzam. Wszystko jest na stronie, tak. I teraz chciałabym poprosić Agnieszkę o wyświetlenie spotu Nocy Bibliotek. Mamy kilka różnych wersji, ale ta będzie obowiązująca. Nie wiem, tak chciałabym zapytać, czy ktoś z Państwa wie, co to jest za Leszczotek? Bo to będą nasi bohaterowie tegoroczni. Proszę o odpalenie. Co mnie tak denerwuje, ciociu? To niesprawiedliwość. Nikt nie wie o zaleszczotkach. Nikt. Ludzie nas mylą z molami książkowymi, a to my zjadamy larwy moli, które zjadają te wspaniałe księgi, z którymi nam dane jest od zarania dziejów ludzkości obcować. Zapraszam ciocię na stronę. A teraz tak. Siedzę sobie, mordko, na wysokiej półce. Siedzę sobie nawet wyżej, zazdroszczę jaskółce. Czytam sobie książki, różne są w niej treści. Tutaj w bibliotece różnych treści dużo zmieścisz. Robię sobie tak, a nie robię sobie tak. Robię sobie tak, bo czytelnik to ja. Ej, 11 października, człowieku, nie znikasz, tylko w nocy tup-tup do biblioteki. Jak nie, to cię znajdziemy z kolegami i cię przeczytamy. Aha. Niestety ja nie widzę chwilowo czatu, ale mam nadzieję, że Państwo jakoś możecie się wypowiedzieć. No, postawiliśmy w tym roku na łamanie stereotypów również w tym zakresie, czyli nie mole, które pożerają książki, tylko po prostu wreszcie przyznajmy honor i należne miejsce zaleszczotkom, czyli prawdziwym przyjaciołom czytelników i bibliotekarzy, czyli pajęczakom, które czyszczą książki z moli, pajęczyn i innych drobnoustrojów, które po prostu je niszczą. I to są nasi bohaterowie. Nie wiem, czy zauważyliście Państwo, że tam też jest taki moment, kiedy ten pociotek, zaleszczotek wykonuje taki gest, robię sobie tak, a nie robię sobie tak, bo czytelnik to ja i mamy nadzieję, że to też będzie takie działanie ruchowe, tak jak nosiliśmy opasłe tomy. Tak teraz będziemy robić sobie tak, a nie robić sobie tak. To są właśnie bohaterowie ubiegłorocznego też spotu. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie i w ogóle występu na inauguracji Nocy Bibliotek, czyli grupa Impro. Oni będą też z nami na inauguracji. Będzie się tam dużo działo
też tak zakulisowo wśród publiczności, nie tylko na scenie. Dobrze. I teraz już przechodzę do paczek. Niestety muszę bardzo przyspieszyć. Co w nich jest? Mam nadzieję, że Państwo to przeczytaliście na stronie. Tak jak mówię, paczki już lada moment wychodzą. No niestety, tylko do 1000 bibliotek. Czyli mamy plakaty, mamy zakładki, mamy ekslibrisy. Zakładek jest więcej o 2 razy tyle niż w tamtym roku, bo mieliśmy trochę głosów, że 50 to za mało, więc jest 100. No wiadomo, tu chodzi o to, żeby dzieci mogły na tym zdobyć sobie autografy. No, jest to taka pamiątka z nocy, żeby wyszły sobie z zakładką do swojej własnej książki. Ekslibrisy literkowe, można z nich budować oczywiście napis Moc Biblioteki i wszelkie inne i dopasowywać do imion dzieci. Materiał do pobrania, wszystko co stworzyliśmy jest do pobrania na stronie i teraz oddaję wreszcie głos naszemu gościowi specjalnemu, czyli naszemu mecenasowi, przedstawicielowi firmy Dystrybucyjnej Platon. Dzień dobry, ja chciałem tutaj, miałem mówić o nagrodach, ale po prostu jestem tak pod wrażeniem tego spotu, że wow, wielkie wow. Jako tutaj koneser takiego polskiego rapu i hip-hopu, to naprawdę wielki szacunek. No, po prostu. Cieszę się. Brak mi trochę słów. Tak jak co roku organizujemy konkurs dla najlepszych nocy bibliotek. Po tej całym 11 października zbieramy się tutaj z panią Kasią i z naszymi partnerami i wybieramy przy długich rozmowach wieczornych, próbujemy wybrać te najlepsze relacje, te najciekawsze, te, które nas najbardziej zaciekawią i te, które miały zapewne największy wpływ na to czytelnictwo, bo tutaj chodzi o to, żeby promować to czytelnictwo. Więc w tym roku także zrobimy to samo, będziemy wszystkie te relacje oglądać, przeglądać i wybierać najlepszą noc bibliotek. Co do nagród, to chyba jeszcze do końca nie wiemy, co będzie, zastanawiamy się, albo pojedziemy tutaj takim starym śladem, pójdziemy, że zrobimy te czytniki, ale to jeszcze zobaczymy. Może niech Państwo napiszą też w komentarzach, co mogłoby być taką ciekawą nagrodą dla bibliotek w tym czasie. Umówmy się, bo my trzymamy się tych czytników, a może coś innego jest Państwu bardziej potrzebne. To tyle ode mnie. Ja muszę zobaczyć ten spot jeszcze raz. Więc oświadczam, że tutaj na tym najważniejszym wydarzeniu, czyli naszym corocznym webinarze, ja, Agnieszka, od pierwszej edycji tutaj była premiera razem z Państwem, a dopiero internet dopiero potem to zobaczy. Okej. Dobrze. Ale już dziś. Bardzo dziękujemy i zapraszamy do przesyłania nam relacji, bo bez tego nie możecie Państwo wziąć udziału w konkursie. Niestety, no tak to wygląda, że jak nie wiemy, co się wydarzyło, oczywiście widzimy gdzieś tam w jakichś mediach, ale to jest za mało. Musicie napisać relację i wtedy my wnikliwie wszystkie czytamy. Jest tak, w tamtym roku było chyba 700 relacji. To jest naprawdę olbrzymia praca, ale wielka przyjemność. Dzielimy się tym jakoś, ale no, przyznaję, że ja czytam wszystkie. Więc to jest bardzo, bardzo dla nas istotne, żebyście Państwo dali nam sygnał, co się wydarzyło, co się udało, co się nie udało, czego potrzebujecie. No my oczywiście, wiadomo, w miarę możliwości będziemy się starali na to odpowiedzieć. Ja tylko powiem, że mamy też partnerskie wydawnictwa, od których mamy książki dla Państwa i to będą naprawdę świetne książki, więc na pewno nagrody książkowe, te wyróżnienia tak zwane w konkursie będą. A co będzie głównymi nagrodami, no to już tutaj rozumiem, że Platon i Państwa potrzeby musicie się spotkać. Tak, jeśli chodzi o samą transmisję, to już dosłownie sam finał naszego spotkania, więc powiem, że bardzo liczymy na to, że się z nami Państwo połączycie. Ruszamy o 19 na scenie w wyjątkowym miejscu, bo w Pałacu Rzeczypospolitej, czyli w najważniejszej bibliotece w Polsce, w Bibliotece Narodowej i w jej zbiorach specjalnych. No, miejsce jest po raz pierwszy w swojej historii od maja otwarte dla zwiedzających i to jest coś niesamowitego, ponieważ no, to jest jakby muzeum, można powiedzieć, muzeum książki, ale wśród tych obiektów rękopisów, przede wszystkim najbardziej znanych polskich książek i tak dalej będziemy. Dodatkowo, no będzie się tam w ogóle dużo działo, właśnie już wspomniałam o Silent Disco, natomiast będzie koncert Stanisława Sojki, który będzie transmitowany online i bardzo nam zależy na tym, ponieważ będzie to koncert specjalnie dla Państwa jakby przygotowany, czyli pod kątem bibliotek, literatury i tak dalej, to bardzo nam zależy na tym, żebyście się z nami połączyli, żebyście przygotowali projektory na ścianę i żeby wykorzystać to, że pan Stanisław Sojka będzie z nami. Tak. Jeśli chodzi o to, co my będziemy promowali w mediach, to bardzo nam zależy co roku na tym, żebyście do nas pisali, jak
na nocbibliotek.pl, na ten nasz główny mail z poleceniem tego, co się u Was dzieje, bo my oczywiście przebijamy się przez mapę i przez plany wydarzeń, ale to jest bardzo trudne, żeby wyłapać wszystko, więc bardzo będziemy zobowiązani za pokazanie nam palcem. Hej, tu o tym warto mówić w mediach. I jeszcze o samym CEO, to już na absolutny finał, bo jeszcze przecież pytania, więc po prostu, ale to chyba wszyscy Państwo wiecie, że Noc Bibliotek jest od początku organizowana przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej, która prowadzi przeróżne programy, głównie związane właśnie z edukacją obywatelską, z aktywizacją młodych ludzi, nie tylko przez czytanie, nie tylko przez kulturę, chociaż te są wspaniałe i w tym roku CEO obchodzi 30-lecie. Piszcie, dzwońcie, działajcie, inspirujmy się nawzajem, do dzieła. Bardzo dziękuję, w gotowości do odpowiadania na pytania. Ja też bardzo dziękuję. Oczywiście maraton, jak zwykle, bardzo dużo informacji, dużo się będzie działo. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze zmieścić w czasie do 12 i odpowiedzieć na pytania. Ja sukcesywnie będę je wyświetlać na ekranie. Najwięcej dotyczyło filmów. Ja tak, tak. Nie zawsze. Także Kasiu, oddaję Ci głos, a ja będę wyświetlać pytania. Bardzo dziękuję. Już odpowiadam. No, muszę przyznać, że to jest dla nas trudny temat, film, ponieważ w ubiegłym roku były dwa filmy właśnie dla młodszej grupy wiekowej, bo to były Muminki, prawda? Pamiętniki Tatusia Muminka i Moja Mama Gorlica. I dostaliśmy bardzo dużo głosów, że ciągle mamy film dla najmłodszych dzieci, albo dla takich no 7 maksymalnie, no 3 pierwsze klasy podstawówki, ale generalnie przedszkole, no bo rzeczywiście tak w tamtym roku było. No oczywiście Muminki mają swoich wielbicieli w każdym wieku, no ale to jednak była taka bardzo ręcznie, to były ręcznie szyte i wycinane lalki, no forma jednak skierowana do młodszych. I w tym roku się bardzo postaraliśmy, żeby to był film właśnie tym razem dla młodzieży, bo tak naprawdę te dzieci tam rosną i ostatecznie spokojnie, to może być dla licealistów też mądry i poruszający film. On jest rekomendowany 11+, ale no spokojnie. Natomiast oczywiście też jako kino familijne zdecydowanie, bo to jest historia rodziny i w ogóle taki też myślę, że dla wielu osób dorosłych też bardzo wzruszający i poruszający. Natomiast jeśli chodzi o te zupełne maluszki nasze, kochane, które zawsze są dla nas najważniejsze, po prostu no nie będziemy mieć dla nich dodatkowego filmu, ponieważ tak, będzie jeden film dostępny, tak jak było w większości edycji. Chyba dwukrotnie nam się udało to rozszerzyć, natomiast no po prostu mówiąc wprost, nie jest to możliwe ze względu na ZAX. To będzie film z dubbingiem. Przepraszam, nie z dubbingiem, tylko z lektorem. Z lektorem. Tak, bo inny film też braliśmy pod uwagę, gdzie był dubbing, a tu w tym wypadku jest lektor. Także jak najbardziej dzieci nie będą musiały czytać, nie. Ale no niestety po prostu koszty za X-u są nie do przejścia, po prostu nie do przejścia. To jest tak olbrzymia suma, nie chcę oczywiście tutaj zdradzać tego, ale przy naszej skali to jest suma, która po prostu nas miażdży, mówiąc wprost. A to nie jest tylko sam ZAX, bo jest jeszcze stowarzyszenie ZAPA, no i oczywiście koszty dystrybutora, ale to jest naturalne, który jest tutaj i tak najbardziej otwarty. Także no, po prostu, jeśli chodzi o wspaniałe tytuły, to naprawdę moglibyśmy tutaj poszerzyć to pole, ale nie jesteśmy w stanie opłacić za X-u przy naszej skali dla tylu bibliotek, dla więcej niż jednego filmu. Po prostu nie jesteśmy w stanie. I to doprowadziło do tego, że musimy się już teraz koncentrować wyłącznie na jednym filmie. Te koszty wzrosły dwukrotnie. Zawsze były wysokie, a teraz wzrosły dokładnie dwukrotnie. Więc nie ma szans. Tak, na podstawie książki o tym samym tytule powstał film, tu jest pytanie. Wydało tę książkę wydawnictwo Widnokrąg, jest jak najbardziej dostępna. My też dla części z Państwa będziemy mieć, ale to niewielką liczbę tych książek, także bardzo polecam, żeby nabyć. Czy film można wyświecić w szkoleniu? Oczywiście tak, właśnie to z tego powodu mamy te prawa tak szerokie, możecie Państwo wyświetlać, biorąc udział w Nocy Bibliotek, wyświetlacie po prostu tam, gdzie Wy uważacie jako uczestnicy, tak. Plakaty i gadżety. No gadżety to są Exibrisy, udało nam się w tym roku znowu wyprodukować. One są w tej chwili ostatnie drukowane i pakowane, także dosłownie na dniach będą wysyłane, tak żeby do wszystkich dotarły do czwartku. No, zakładamy, że to nie są jakby takie materiały do promocji wcześniej, tylko raczej do tego, żeby wykorzystać to jako scenografię i jako takie pamiątki, elementy do wyjścia po prostu z Nocy Bibliotek z tym. I taki jest nasz cel.
Stąd dużo wcześniej publikujemy te elektroniczne, natomiast tutaj te drukowane to też są sprawy, kwestie logotypów, patronatów, zgód. To jest bardzo trudne też, żeby to wszystko spiąć. Czy można zrobić to z bibliotek w czwartek? Oczywiście tak, film będzie wtedy już legalnie można wyświetlić. Czy jest przewidywany czas? Tak. O 19 startujemy i wtedy będzie ta oficjalna część na scenie. Później będziemy oczywiście do Państwa się zwracać, będą dyskusje, będą też autorzy, pisarze, a koncert, i to będzie 19, a koncert przewidujemy, że będzie najpóźniej, zacznie się o 21, ale wcześniej naprawdę też będą bardzo atrakcyjne rzeczy. I na tym zakończymy transmisję, później będą już takie działania już w przestrzeni biblioteki. Także bardzo liczymy na to, że się Państwo z nami połączycie. To oczywiście będzie połączenie przez stronę nocbibliotek.pl. Film możecie Państwo wyświetlać do 20 października, czyli 10 dni. Tak, wydaje mi się, że już na wszystkie pytania odpowiedziałyśmy. Były oczywiście takie, które się troszkę dublowały, więc celowo je pominęłam. Tak. Ale wydaje mi się, że już nie ma. Niesamowite, zmieściłyśmy się w godzinę. Pierwszy raz w historii chyba. Ale jeszcze jest jedno pytanie ważne, wydaje mi się. Tak. Czy film można wyświetlić kilka razy? To znaczy tak, proszę Państwa, no my musimy jakoś skalę właśnie, jeśli chodzi o prawa autorskie, określać, ale ponieważ nie wszystkie biblioteki wyświetlają film, prawda? Większość, zdecydowana większość, natomiast no my dajemy możliwość wyświetlenia wszystkim, no więc zakładam, że to jest w porządku, jeśli część nie korzysta, a część jak najbardziej może wyświetlić kilkukrotnie. Wiadomo, że to wszystko zależy od przestrzeni, którą Państwo dysponujecie. My po prostu gwarantujemy Wam dostęp do tego filmu, do publicznych projekcji w tym okresie, także oczywiście wymaga to oficjalnej rejestracji do nocy i działań w nocy, natomiast tutaj proszę się tego nie obawiać i wyświetlać, tak żeby jak największa liczba dzieci zetknęła się z tym niesamowicie mądrym, poruszającym, wzruszającym filmem i historią opisaną w książce, w dodatku prawdziwą. Widzę jeszcze pytanie, gdzie można zgłaszać relacje z Nocy Bibliotek? Czy już to wiemy? Tak, oczywiście, na Państwa kontach. To pole jest na razie ukryte, tak żeby tutaj nikt już nie relacjonował, zanim jeszcze stworzył plan wydarzeń. Ono jest na razie schowane, ale odkrywamy je już po nocy od razu, 12, czyli w formularzu zgłoszeniowym, tam gdzie udzielacie nam wszelkich innych informacji, otworzy się pole, będzie też pole na zdjęcia, takie jak było w ubiegłym roku, czyli po prostu w ramach tego samego narzędzia, nigdzie indziej, bez poszukiwań, nowych jakichś logowań, po prostu wchodzicie na swoje konto w serwisie nocbibliotek.pl i tam uzupełniacie tym razem te pola związane z relacją. My też mamy takie, i to opublikujemy, przypomnimy, takie wytyczne dotyczące tej relacji, nie jakieś bardzo skomplikowane, nie jakieś mocno formalne, ale tak, żeby właśnie napisać, ile osób było, co się udało, co się nie udało, co wyszło, co nie wyszło, no tak jakby ogólnie podzielić się konkretnymi informacjami, ale przede wszystkim tutaj nie narzucamy, tylko po prostu jakbyście mogli Państwo jak najwięcej nam opowiedzieć o tym, co się wydarzyło, żebyśmy mogli też Państwa docenić i wyróżnić. I jeszcze ostatnie pytanie, czy film można pobrać, czy będzie to link? O, bardzo dobrze, dziękuję za to pytanie, bo to też była nasza duża walka. Teraz już jest taka skłonność dystrybutorów, że jakby online, a my wiemy doskonale, że Państwo możecie mieć z tym potem problem, bo jednak nie wszyscy mają aż tak wspaniały internet, stałe łącza, a dzieci siedzą na widowni, czy w ogóle całe rodziny i nagle coś nie działa w streamingu, więc jak najbardziej film będzie można pobrać. W dodatku mam taką wiadomość, że dzisiaj po południu już do części bibliotek wyjdzie ten link, oczywiście na te maile podane w zgłoszeniu, tam podajecie Państwo oficjalny mail biblioteki i swój jako koordynatora, to na te oba maile, ale myślę, że większość bibliotek dostanie jutro. To jest wspaniałej jakości, olbrzymi film, także trzeba mieć cierpliwość, żeby go pobrać, ale już będziecie go mieć na swoim komputerze i spokojnie będziecie mogli przygotować się do projekcji. Także to się udało. Bardzo dziękuję Tobie, Kasiu, za prezentację i ogrom informacji na temat tego, co się będzie działo w tym roku. Wszystkim Państwu bardzo dziękuję za pytania, za obecność, za wiele wspaniałych pomysłów, którymi też dzieliliście z nami na czacie. Do zobaczenia na jubileuszowej 10 Nocy Bibliotek, gdzieś 11 października, piątek. Tak jest. Pozdrawiam serdecznie, bardzo dziękuję.
Do zobaczenia. Do zobaczenia. Jesteś nauczycielem, nauczycielką, a może dyrektorką? Dołącz. Wspólnie tworzymy szkoły możliwości.